A to, co za moment zobaczycie, wydarzyło się naprawdę. A co się wydarzyło? A skąd ja mam wiedzieć? Przecież właśnie dopiero ruszam. No ale co ma się nie wydarzyć? No gdyby miało się nie wydarzyć, to bym nie wstawał chyba przed 6 rano w sobotę. No chyba aż takim debilem nie jestem, nie? LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska. Rejestrując się z linka pod filmikiem, oprócz bonusów dostajesz kartofliskową koszulkę za darmo i wspierasz niedorozwój kanału Kartofliska. Dzięki! A tak w ogóle to ja miałem spędzić weekend w domu, ale jak tu w domu siedzieć, skoro w sobotę samego rańca ja się budzę w Łodzi? No, festiwal pieśni harcerskiej tu wczoraj był, trzeba było się pojawić. Młodzieńcze dyskoteki się przypomniały człowiekowi. Grał na przykład Tiamat. No chłopaki to za często nie grają. Ja słyszałem takie opinie, że grają tylko wtedy, kiedy nie piją. Czyli generalnie raz na kilka lat. A że wczoraj w Aleksandrowie Łódzkim grali. No to nie mógł być zwykły koncert. Oni na trzeźwo, ja na trzeźwo. No dla wszystkich wielkie wyzwanie to generalnie było. A dzisiaj jeszcze większe, bo dzisiaj będą mecze na trzeźwo. No uczciwie powiem, że pojawił się taki plan, że wrzesień to jest dla mnie miesiąc trzeźwości. Przynajmniej w tym planie, który na razie o dziwo realizuję. Czyli trochę taki eksperyment przeprowadzę. Zobaczymy, czy te mecze, które zaplanowałem, da się w ogóle na trzeźwo zobaczyć. No dobra, no to ruszamy. Łódź fabryczna, pociąg osobowy, jedziemy do Warszawy z Łodzi. O ja pierdolę. W przedziale jestem ja i jest mój kumpel, a mamy ze sobą kilka tanich piw w puszce. Ta, uja, tam piwo, wodę miałem. Chciałem być fit i jak się zakończyło, pokarało mnie. Kupiłem sobie śniadanie na dworcu, a jak? Pudding z nasionami chia, coś takiego, no nic innego nie było. Ten pudding w takim plastikowym pojemniku był, włożyłem ja sobie ten pudding do kieszeni kurtki. Siadłem do pociągu, położyłem kurtkę na krześle i jak się zakończyło? Ja pierdzielę. No oczywiście, usiadłem na tej kurtce, no. Usiadłem na puddingu. A w kieszeni jeszcze się okazało, że była dziura i to poszło. Ojejku, gdzie to nie poszło? Że to mi się w kurtce rozlało. Tak się właśnie kończy chęć bycia fit. A tak w ogóle to jestem już w Żyrardowie. Tam, w tamtą stronę jest polskie Wisconsin, kilka kilometrów. Ale my dzisiaj nie do Wisconsin, drugie mańkę. A że czasu nie ma, to ja zaraz siadam na tę swoją wyścigówkę, proszę bardzo. I zapierdzielam te 12 kilometrów. Jak się wyścigówka pode mną nie załamie. Tu mnie mapa kieruje, że tu ścieżka rowerowa jest. No nie wiem, świetnie. No, drogę znalazłem. Ale za to mi łańcuch spadł. No i piknie, nie mogę być dzisiaj najebany, to będę przynajmniej ujebany jakimś smarem. No i znowu pomyliłem trasę, kurde. Ja pierdzielę, no nie dojadę na ten mecz. A, udało się dotrzeć. Nie ma dziś polskiego Wisconsin, ale jest, proszę bardzo. Polska Jakarta. Jak torów. Jakarta jak nic. A z czego słynie jak torów? A no z tego. Pomnik ostatniego tura tu jest. Tury, takie zwierzęta, jak się okazuje, dawno już wyginęły, ale ostatnie jakie żyły, to żyły tu, w Jaktorowie. To jest pomnik upamiętniający ostatniego tura. Tak wyglądały właśnie te tury. Potężne bydlaki były, ale nie miały jak widać głowy, nóg i ogona. Ale co tam. A drużyna piłkarska z polskiej Jakarty nazywa się o dziwo Tur Jaktorów. I zaraz tutaj rozegra bardzo prestiżowe spotkanie Ligi 8. Ale to było widowicho. Co tam goście wyprawiali? Ja pierdziele, gole strzelali. Najsłynniejszy w Polsce Piast. Piast Feliksów. I nagle tak ni z gruchy, ni z pietruchy zrobiło się 0-2. A tu nagle Tur przed końcem na 1-2. I nagle mamy doliczony czas gry. I co? I rzut karny dla Tura. O kurwa. No piękniejszego zakończenia tego meczu być nie mogło. Tur spierdzielił tego karnego i przegrał mecz 1-2. Ach, no czy może być coś piękniejszego niż taki mecz w sobotę o 10:00? Bo o 10:00 się zaczynało to widowisko. Jakby ktoś się zastanawiał, z czego jeszcze jak Torów słynie, to słynie z ciężarówek. Gdzie w Polsce zarejestrowanych jest najwięcej tirów? No właśnie tutaj. Tu jest 10 tysięcy mieszkańców, a zarejestrowanych tirów 11 tysięcy. To wszystko przez to, że tu jest najniższa opłata za rejestrację.
Tak wyczytałem. I mam pewien pomysł. Jakby kiedyś w Jaktorowie powstała druga drużyna, to proponuję ją nazwać Tir Jaktorów. I takie derby tura z tirem, to by było coś. No żal opuszczać tę polską Dżakartę, no ale co, no następny mecz sam się nie obejrzy przecie. A teraz szybka przesiadka w Warszawie, no to może pora na dyskretny, szybki kącik sponsorski. Pewnie zapytacie, gdzie takie ładne czapki można kupić, nie? No to proszę bardzo, kapitanbomba.pl. A w sklepie dostępne również koszuliny i szaliki renomowanego zespołu RKS Hufdu. I uwaga, uwaga, 10% zniżki na hasło, na tajne hasło Kartofliska, kapitanbomba.pl. Hasło Kartofliska. Zalesie Górne. I znowu trzeba będzie tym cholernym rowerem podjechać zaraz. A kierunek Żabieniec teraz. Mecz Jedności Żabieniec. I to na pewno nie będzie zwykły mecz, bo to będzie mecz stulecia. Tak, mecz stulecia Jedności Żabieniec. No i dotarłem na miejsce, a tu jeszcze trwa przedmecz. Mecz rezerw w 8 lidze. Jedność 2 Żabieniec kontra Sparta 2 Jazgarze. A przy okazji taka mini porada dla osób, które czasem mają potrzebę wyrzucić skórki od banana. No. To taka porada ode mnie, zróbcie to od razu. No. Ja pierdolę. Ja nie mogłem znaleźć kosza na śmieci i sobie włożyłem na chwilę do plecaka, że zaraz znajdę i wyrzucę. I o tym zapomniałem i taki delikatny rozgardiarz mi się zrobił w tym plecaku. Ja pierdolę! Właśnie zastanawiałem się, od czego mi się ta czapeczka tak uświniła, a tu proszę bardzo, chyba są ślady bananów. Kurwa! Jak przyjechałem, to było 0-2. Potem się zrobiło w kilka minut 3-2 dla gospodarzy, a pod sam koniec, no jaka piękna bramka wyrównująca. 3-3. Ale to jeszcze nie koniec, bo w doliczonym... A kurwa! Jest! Rezerwy wygrały, teraz godzinę czekania na mecz stulecia. Dziś stulecie obchodzi Jedność Żabieniec. Jest tu wielki festyn z tej okazji. Znalazłem okolicznościowe pamiątki nawet. Proszę bardzo. Piwo żabienieckie, stuletnie. Że 100 lat ma chyba to piwo. To skoro 100 lat leżało, to jeszcze se poczeka. Za 2 tygodnie. A mecz stulecia rozpocznie się o godzinie 16:22. Bo jak łatwo wyliczyć, Jedność powstała 100 lat temu, czyli w 1622. A tak w ogóle to przed chwilą się zorientowałem, że gdzieś posiałem swój statyw. I wracam w to samo miejsce na trybuny, bo jest szansa, że może na meczu rezerw zostawiłem. A może już go gdzieś przeniosłem. No ja pierdzielę. Się jednak znalazło cholerstwo. I tyłem do trybu stanęli, elegancko. Pierwsza drużyna to wiadomo, że poziom dużo wyższy od razu. Rezerwy grają w lidze 9, a pierwsza drużyna gra w 8. Jedno zabienie! Jazdo! Celaj! Ale to było meczycho. Takie, że aż mi baterie wszystkie padły. Ale cóż tam się nagrało, no. Najpierw gospodarze obronili rzut karny. Nie! Potem prowadzili 1-0. Później był 1-1. I decydującą bramkę, która padła w ostatniej minucie, to... Nie no, jest! Nagrana telefonem. Ale prawie nic nie widać przynajmniej. Ja pierdolę! Po golu w 90 minucie Jedność Żabieniec wygrywa z MKS-em 2-Piaseczno. W międzyczasie się uściemniło, impreza się tak naprawdę dopiero rozkręca, feta stuletnia. No trochę się pobawią, no bo wiadomo, że w Żabieńcu to będzie grał pewnie Żabson i Crazy Frog, o, taki zestaw tam będzie. A tak naprawdę to będzie chyba Top Girls i jakiś Skolim czy Smolasty, nie wiem. Nie za bardzo rozróżniam tych artystów. No niezłe te urodziny generalnie. Jak będą 200, to też wpadnę. A co? No jeszcze jedno, co do Stadionu Jedności. Jak kiedyś, dawno temu byłem rowerem na stadionie, to tam urodził się pomysł zrobienia
czegoś takiego jak kartofliska. I po latach powróciłem tam na rowerze. No i już mamy niedzielę, pogoda jest nie najgorsza. Więc co ja będę w domu siedział, tym bardziej, że odczuwam takie delikatne piłkarskie niedojebanie. A dzisiaj futbol w najprawdziwszej postaci. Futbol amerykański kobiet. Boisko Świtu Warszawa i tak jak na meczach Świtu leci Modern Talkie. To czeska liga będzie. Bo zespół Warsaw Sirens, warszawskie syreny, to jedyny w Polsce zespół futbolu amerykańskiego kobiet. Ligi nie ma, więc grają w czeskie. Dzisiaj grają z zespołem Praga jakoś tam. Praskie harpie zameldowały się już na boisku. Już chyba kiedyś na takim meczu byłem z panem Adrianem. Tak mi się wydaje, ale na innym obiekcie, a dzisiaj obiekt Świtu. I ruszyły. Proszę państwa, przed państwem Warsaw Sirens, duma Warszawy. Jest już po pierwszej kwarcie. Mamy snap, rozgrywająca szuka miejsca, rzuca, niestety podanie jest niekompletne. I tak już mniej więcej wiadomo chyba, kto to spotkanie wygra. Trzecia próba, rozgrywająca szuka zawodniczki do rzutu i niestety podanie jest niekompletne. No warszawskie syreny weszły w ten mecz nie najlepiej, się okazało. Mamy przekazanie piłki do fullbacka, która biegnie i zdoła pierwszą próbę. I niedotknięta melduje się w polu punktowym. Na razie Niemcy przegrywają 0-10, co nie jest chyba wysokim wynikiem jak na futbol amerykański, ale potencjału to tu za dużego nie widzę. A przecież znam się na futbolu amerykańskim jak nikt. Mnie najbardziej na tym meczu się podoba aparat pani fotograf. Będziemy mieli drugą próbę, 10 yardów do przejścia. Naprawdę niezły, takiego jeszcze nie widziałem. No, z tego co słyszę, się w międzyczasie zrobiło 0-17 chyba. Dobra, ja pozwolę sobie pojechać dalej na kolejne meczycho. A na mecz Coco Jumbo sobie wpadłem. Akurat druga połowa się rozpoczęła. Kokosom idzie mniej więcej tak jak tym syrenom w futbolu amerykańskim. No i proszę bardzo, przyniosłem kokosom szczęście. Gola strzelili w drugiej połowie, a w pierwszej nie strzelili. Yes! Czyli kokosy są w tym sezonie jak Lewandowski, no w każdym meczu strzelają gola. Ale w tym meczu akurat nie fart, bo przy okazji to dwucyfrówkę stracili. Dobra, nieważne, meczycho było przednie, a to jeszcze nie koniec. Grzeję dalej, na trzeźwo. Ja w ten weekend grzeję na trzeźwo. Po drodze tylko rzut oka na piękną sztukę uliczną. Sztunię uliczną. Niecałe półtorej godzinki już jestem w Siedlcach. No, świetna pogoda się tu trafiła. Ale kto by się tu przejmował pogodą, jak tu zaraz takie meczycho będzie. Tylko trzeba jeszcze na nie dojechać. Jakąś taksówkę złapać czy coś. Prawie 7 dyszek kosztowała ta taksówka w jedne mańkie. Mam nadzieję, że było warto. Na pewno było warto. To będą wielkie derby gminy Siedlec w klasie B. A w roli gospodarza wystąpi nowa drużyna o nazwie Armia Żelków. Armia Żelków. W Żelkowie nie ma stadionu, grają w Chodowie. Właśnie, żebym na ten stadion dotarł. Mecz widzę, że będzie. Armia! No lepszego meczycha nie można sobie wymarzyć, no. Do przerwy 0-0. Ulubiony wynik. A gdybym na meczu futbolu amerykańskiego nie kupił bluzy Warsaw Sirens i gdybym nie kupił tej czapki, to ja bym to chyba zakończył żywot na tym meczu. Tak mi się coś wydaje, tak ciepło jest. No i już jestem na dworcu, ale w drugiej połowie to się działo. Armia Żelków to spotkanie wygrała z Pogonią 3 Siedlce. Ja pierdolę! Pogonią 3 Siedlce to jaki mógł być wynik? No 3-0. Pogoń 3 to 3-0. No dobra, zaraz siadam w pociąg. Jeszcze jest jeden mecz o 9 w Warszawie. Na drugą połowę mam szansę się wyrobić. Ale mam nadzieję, że nie jestem na tyle pojebany, by tam dotrzeć. Tak, więc zakładam, że to jest ostatnia scena tego filmidła. Dziękuję za uwagę. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska. Rejestrując się z linka pod filmikiem, oprócz bonusów dostajesz kartofliskową koszulkę za darmo i wspierasz niedorozwój kanału Kartofliska. Dzięki. Czarny wygrywa, czerwony przegrywa. Taka jest prosta reguła. Jeśli chcesz wygrać, to musisz zagrać.